Dziś dwa DL-e. Mały 650 i duży, czyli 1050. I Tomek. Cześć. Taki test porównawczy nie miałby w ogóle żadnego sensu i nigdy byśmy go nie zorganizowali, gdyby nie jedna wizyta na pewnym forum motocyklowym, na którym przeczytałem, że ktoś zadał pytanie. Wiesz, jakie było to pytanie? Jakie? Mam kupić małego DL-a czy dużego? I ktoś odpowiedział mu: bierz małego, bo różnica między nimi jest znikoma, nie ma sensu dopłacać. Tam trochę więcej mocy, kup sobie 650. I odpowiedź tego człowieka zainspirowała mnie do tego, że jednak warto zorganizować taki test, taką prezentację i nagrać taki materiał, w którym pojeździmy na dwóch jednocześnie. To znaczy ty na jednym, ja na drugim, będziemy się zamieniać. I to słuszna koncepcja. Przedstawię wam Tomka. Tomek jest naszym fotografem na ogół na Motogenie, oglądacie jego zdjęcia. Dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić również w filmie. Dziękuję za zaproszenie. Zaczynamy? Zaczynamy. Co by nie mówić, Faustrom to kawał motocyklowej historii. Jedna z tych legend motocyklowych. W tym przypadku legenda wciąż żywa. Mniej więcej 20 lat na rynku i całe rzesze wiernych fanów. Dziś stoją przede mną Faustromy z rocznika 2021. Czy doszło tutaj do rewolucyjnych zmian? Czy pojawiły się nowe silniki, elektroniczne sterowane zawieszenia? Nie, nic z tych rzeczy. Faustromy to jest doskonały przykład japońskiej filozofii Kaizen, czyli systematycznego, regularnego, konsekwentnego wprowadzania zmian, ale w sposób bardzo stopniowy, krok po kroku. Zmieniamy, usprawniamy każdy kolejny model. I tu znów, czy były jakieś drastyczne zwroty akcji? Jakiś przewrót, jakaś kompletna zmiana koncepcji budowania tego motocykla? No nie, zmiany ewolucyjne tak, rewolucja nie. Niektórzy mówią, że dzisiejsze motocykle to nie to samo co kiedyś. Nie ta trwałość, nie ta niezawodność, tylko ciągły wyścig zbrojeń, masa elektroniki, różnych bajerów, systemów. Jak ktoś tak mówi, to pokażcie mu właśnie Faustromy, bo to są wciąż te same motocykle co kiedyś, tyle że dostosowane do wymogów dzisiejszego świata, nadążające za tym światem, ale nie próbujące go wyprzedzić. Trochę je ubrudziliśmy, wpakowaliśmy się w jakieś błoto, chociaż nie miało to większego sensu, tym bardziej na tych oponach. To nie są motocykle do jazdy w cięższym terenie. Po jakichś szutrach to jeszcze okej. Ale generalnie to są motocykle do turystyki po drogach utwardzonych, a nie po wielkich kamieniach, głazach i do przeprawiania się przez rzeki. Jak się uprzecie, to oczywiście można, da się. I co myślisz, drogi Tomku? Czy ma to sens? Czy ma to sens? Jedna i druga propozycja jest naprawdę ciekawa, dlatego że oba motocykle są naprawdę fajne, jeżeli chodzi o stricte podejście turystyczne. Zarówno 650, jak i 1050, czyli zapewne wersja litrowa. To jest raczej motocykl dla osoby, która niczego od niego nie wymaga, a raczej chce się cieszyć z podróżowania. Zawieszenie jest poprawne, hamulce są poprawne, jest cudowna pozycja dla kierowcy, ona naprawdę jest komfortowa. Porównałbym ją trochę do kanapy, w pozytywnym sensie, bo jest się mega zrelaksowanym. Ręce są w fajnej pozycji, nogi tak samo. Tutaj natomiast odnoszę wrażenie, że jest nieco bardziej zestrojone to zawieszenie sportowo. Czyli tutaj myślę, że można sobie pozwolić na nieco więcej w zakrętach, pewnie przyspieszenia też nieco inaczej tutaj są odczuwalne. I kolejna rzecz. Myślę, że zarówno jeden, jak i drugi bardzo dobrze sobie radzi w trasie. Owiewki, tak jak widać, super sprawa, ochrona przed wiatrem, zarówno przy małym, jak i przy dużym. Nie odczułem dzisiaj jakiegoś trzepotania po klatce czy po kasku. Jechaliśmy przed chwilę w deszczu, w zasadzie moja kurtka była cały czas sucha, przypuszczam, że twoja również. To teraz krótko o liczbach. Zestawmy małego i dużego Faustroma czysto matematycznie. 650 ma 71 koni i 62 newtonometry. 1050 ma 107 koni i 100 newtonometrów. Wagowo różnica wynosi około 20 kg, oczywiście na korzyść lżejszej 650, która waży 213 lub 216 kg w zależności od wersji. Jeśli już o wersjach mowa, zarówno duży, jak i mały Faustrom występują w wersjach podstawowych, w wersjach XT oraz Travel Pack.
Podstawowa 650 kosztuje 37 500 zł, a najdroższa z pełnym zestawem kufrów, turystyczną szybą i innymi atrybutami turystyka 42 000 zł. Faustrom 1050 z rocznika 2021 zaczyna się od 54 500 zł, ale jeśli wybierzecie wersję z zestawem Travel Pack, przekroczycie już 60 000, podobnie zresztą jak w przypadku wersji XT. Nawet w dużym Faustromie, w tym 1050, kanapa wcale nie jest zamontowana bardzo wysoko. W tego typu motocyklach zdarza się, że jest wyżej. Ja mam 1,80 całymi stopami, bez problemu podpieram się o ziemię, więc nawet jeżeli jesteście troszeczkę niżsi ode mnie, to też nie powinniście mieć większego problemu. Tutaj na 650 siedzi się jeszcze niżej, podpieram się całymi stopami, nogi mam ugięte w kolanach, więc osoby niższe powinny się tutaj bez problemu odnaleźć. Niektórzy mogą pamiętać, że w starych Faustromach był problem z nurkującym przodem przy hamowaniu. Tutaj jest to właśnie jedna z tych ewolucyjnych zmian, poprawek, udoskonaleń. To zawieszenie w nowym 1050 już nie ma takich tendencji do nurkowania. Zachowuje się znacznie stabilniej przy ostrym nawet hamowaniu. Tutaj w tym miejscu w 1050 w wersji XT jest takie coś, co pozwala regulować wysokość szyby, ale to nie jest wersja XT 1050, dlatego szyby regulować nie możemy, no chyba że odkręcilibyśmy sobie te cztery śruby, to wtedy tak. 650 szyba nie jest regulowana, nawet w wersji XT. Ja próbowałem, tak naciskałem ją sobie, dlatego że pamiętam w starym Faustromie 1000 był taki system, w którym po naciśnięciu szyby ona się podnosiła, opadała i dało się ją rzeczywiście w pewnym stopniu regulować. Tutaj tego nie ma, więc nie naciskajcie, bo jeszcze zepsujecie. Podoba mi się podejście Suzuki, jeżeli chodzi o motocykle turystyczne. One nie podążają za cyferkami, tak jak większość konkurencji. Konkurencja dysponuje teraz ponad 160 końmi w tego typu motocyklach. Tylko pytanie, czy to 160 koni jest wykorzystywane, a tak na dobrą sprawę jest potrzebne. Tutaj ten moment obrotowy w pełni nam wystarcza do tego, żeby podróżować nim naprawdę dynamicznie i więcej nam nie potrzeba. Nie mamy tutaj też jakichś bajerów typu kolorowe oświetlacze. Tutaj w wersji małej mamy nawet analogowy obrotomierz, co mi się szczerze mówiąc naprawdę bardzo podoba. Nie ma tutaj też zbyt dużo jakichś nowinek technologicznych. Ta wersja jest wyposażona jedynie w kontrolę trakcji ABS. Tutaj z tego co się orientuję jest tego nieco więcej. Natomiast to są nadal motocykle, myślę, że dla takiego motocyklisty, który już wie, czego potrzebuje. On nie szuka tutaj mocy, on nie szuka tutaj właśnie jakichś nowości technologicznych, on po prostu chce mieć sprzęt, który będzie niezawodny. I przypuszczam, że te motocykle mu to po prostu zaoferują tak, jak powinny, czyli niezawodność, komfort i coś jeszcze? I przyjemność z jazdy. I przyjemność z jazdy. Poprzedni duży Faustrom miał przednią lampę praktycznie identyczną jak 650 i na pierwszy rzut oka trudno było je odróżnić. A teraz chyba nikt nie będzie miał problemu z tą prostokątną lampą dużego DL-a 1050. Od razu widać, że to jest duży, a to jest mały. A lampa trochę jakby znajoma, chyba z Katany. O ile z przodu wyglądają teraz zupełnie inaczej, to z tyłu można się pomylić, prawie identycznie. Nam akurat łatwiej odróżniać 650, bo ta jest doposażona w cały zestaw kufrów. Oczywiście 1050 w takiej wersji z pełnym zestawem kufrów również występuje, ale wzięliśmy sobie tym razem bez, żeby inaczej wyglądały. Tu, albo tutaj, albo nawet tu. Gdzieś tutaj powinien być przycisk do wyłączania ABS-u, takiego szybkiego i sprawnego. Tego przycisku nie ma, więc apeluję, aby się kiedyś w przyszłości pojawił. Ja rozumiem, że to nie jest motocykl do tego, żeby się zapuszczać w ciężki teren, ale mimo wszystko nawet w lżejszym terenie czasami chciałbym mieć przynajmniej możliwość wyłączenia ABS-u jednym przyciskiem. Faustrom 1050 ma tutaj poprzeczkę. Jest dokładnie w tym miejscu, w którym być powinna i jest dokładnie tak gruba, jak być powinna. Poprzeczka pozwala zamontować sobie tutaj na przykład nawigację albo jeszcze coś innego. To jest drobna, mała rzecz, ale naprawdę cieszy, a już w szczególności podróżników. Cechą tych motocykli, dotyczy to zarówno mniejszej, lżejszej 650, jak i 1050, jest ich
zwrotność, poręczność, lekkość prowadzenia. Bardzo lubię to w Faustromach. Kwestia oczywiście wyważenia, położenia środka ciężkości. Wsiadacie, toczycie się 20 km na godzinę, robicie ciasny slalom i jest wow, taki duży motocykl, a tak fajnie i lekko i łatwo skręca już od najmniejszych prędkości. W starym Faustromie tutaj była chłodnica, teraz jest tylko filtr oleju. Chłodnica powędrowała wyżej, a wyżej zamontowana chłodnica, nie tu, tylko tutaj, oznacza mniejsze ryzyko uszkodzenia jej na przykład przez jakieś kamienie strzelające spod przedniego koła. 650 w tej wersji, którą testujemy, poza tym, że ma kufry, ma też kilka takich drobiazgów, może niezauważalnych na pierwszy rzut oka. Jest tutaj na przykład taka podkładka do bocznej stopki, która zwiększa jej powierzchnię, dzięki czemu jak zaparkujecie na grząskim gruncie, to może nie będziecie od razu zmuszeni do tego, żeby podkładać deseczkę, bo ta powierzchnia już jest tutaj większa. To jest propozycja dla osoby, która jednak jest bardziej doświadczona i radzi sobie z jakąś mocą. W przypadku małego DL-a tutaj prędkości, myślę, że mimo że są autostradowe i on sobie bez problemu z tym radzi, to gdzieś już tam, jeżeli chcielibyśmy gonić szybsze motocykle, to on będzie łapał zadyszkę. Nie to, że sobie nie poradzi, natomiast nie będzie to bardzo komfortowe. Prawdopodobnie już te drgania na dłuższą metę po prostu będą uciążliwe. Tutaj ze względu na moc, mamy tutaj ponad 100 koni, z tego co się orientuje i tam też podobna ilość newtonmetrów występuje, te prędkości będzie nam zdecydowanie łatwiej utrzymać i on się też tak nie będzie męczył. Drogi kolego z tego forum, który napisałeś, że nie ma znaczenia kup 650, bo różnica jest praktycznie niezauważalna. Z całym szacunkiem, ale guzik prawda, różnica pomiędzy tymi motocyklami jest bardzo duża. Ta różnica w mocy, szczególnie w trasie, tym bardziej jak zabierzecie pasażera i bagaże, będzie mega zauważalna. Zarówno prędkości przelotowe, jak i przyspieszenia praktycznie w każdych prędkościach i w pełnym zakresie obrotów tutaj będą wyraźnie większe, więc jeżeli ktoś potrzebuje troszeczkę więcej dynamiki, no to 1050. Oczywiście są pewne warunki, w których większa moc jest po prostu niepotrzebna. Ostatnio jeździliśmy po Kirgistanie na Suzuki DR650. Tam maksymalne prędkości przelotowe, nawet na autostradach, to było 110-120 km na godzinę. Szybciej byłoby po prostu niebezpiecznie. I w takich warunkach 650 będzie absolutnie wystarczająca. Ok, ale nie mówmy, że nie ma różnicy. Różnica jest bardzo duża. Te modele wypadają naprawdę fajnie cenowo na tle konkurentów i teraz zadajmy sobie pytanie, jak to jest możliwe, jak to się dzieje. Odpowiedź wcale nie jest taka oczywista, dlatego że Suzuki nie stosuje tutaj takich zabiegów, jakie mogłyby nam przyjść od razu do głowy. Nie obniża jakości wykończenia czy jakości spasowania tych wszystkich elementów. Według mnie ten klucz do sukcesu i do obniżenia ceny końcowej dla klienta leży w sprawnym wykorzystywaniu tego, co już mają. Części, które zostały już zaprojektowane i wyprodukowane nieraz. Dlatego tutaj, w tych modelach znajdziecie wiele podzespołów, wiele drobnych elementów, części, które pojawiały się już w poprzednich rocznikach Faustromów. I dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że mamy też większą dostępność części zamiennych na rynku, skoro nie są to części projektowane ciągle na nowo do wszystkich nowych modeli. Suzuki po prostu nie próbuje poprawiać na siłę tego, co już sprawdzone. Nie pakuje tutaj też całej masy elektronicznych gadżetów i bajerów. Ponadto nie bierze udziału w walce o największą moc maksymalną, o największy kolorowy wyświetlacz, ani o wizerunek największego twardziela. Duży Faustrom 1050 nie ma 160 koni mocy, ani takich bajerów, jakie daje nam BMW czy KTM. Ten motocykl ma dokładnie to, czego oczekują od niego jego użytkownicy, ludzie, którzy kupują Faustromy i którzy kochają je później całym sercem. Oczywiście to wszystko nie oznacza, że tutaj nie ma żadnych nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dlatego że przecież jest tutaj kontrola trakcji, regulowana i wyłączalna. A ostatnio jest nawet system wspomagania ruszania pod górkę, więc takie rzeczy też się tutaj pojawiają. Tylko że w troszeczkę mniejszej ilości niż w tych topowych motocyklach, kosztujących wyraźnie więcej. Faustrom nie jest chyba motocyklem, którym można się lansować, popisywać przed kolegami. To jest motocykl dla ludzi, którzy nie chcą, nie muszą nikomu nic udowadniać.
ten motocykl też nie próbuje niczego udawać. On wciąż jest wierny temu samemu stylowi, tym samym zasadom i mam nadzieję, że jak najdłużej taki właśnie pozostanie. Fajne jest też to, że Faustromy trzymają cenę na rynku maszyn używanych i będą trzymać. Jak już ktoś kupuje Faustroma, to na ogół ma go bardzo długo i nie widzi powodu, żeby zmieniać go na inny motocykl. I już sam ten fakt jest chyba bardzo dobrą rekomendacją dla wszystkich Faustromów. Na dziś to tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach.